Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, całkowicie czystym i najbardziej naturalnym źródłem energii. Współcześnie wykorzystywana jest na skalę przemysłową do budowania elektrowni słonecznych oraz indywidualną, m.in. do zasilania domów jednorodzinnych. W Polsce fotowoltaika zyskuje coraz większą popularność za sprawą paneli fotowoltaicznych, które umożliwiają generowanie prądu z energii słonecznej. W dzisiejszym odcinku Dobrowo Polskie spotkamy się z właścicielem strefy energii, Pawłem Lechowiczem, który docenia przedsiębiorczość Polaków. My Polacy w stosunku do Zachodu czy bloku starego naszego wschodniego wyróżniamy się, ja nazwę ładnie tą cechę, zaradność, czyli jesteśmy dużo bardziej elastyczni, dużo łatwiej potrafimy się dopasować i poradzić sobie sami z siebie w trudnych sytuacjach. Jak trzeba coś załatwić, coś naprawić, często łatwiej przychodzi nam do głowy, żeby zastanowić się nad tym, pomyśleć i to zrobić, niż w pierwszej kolejności od razu dzwonić po kogoś czy oddawać pałeczkę, żeby ktoś to zrobił za nas. Świadomie decyzję podjąłem, że chcę pracować w Polsce i firmę mieć w Polsce, niż gdzieś tam uciekać czy iść za granicę. Z paru pewnych względów. Jeden dość istotny to jest oczywiście to, że rodzina jest tutaj. Wszyscy znajomi są tutaj. Poza tym jakby sama wizja wyjazdu i tam pracowania na stałe gdzieś za granicą, gdzieś nie wiem, nie pasowała mi w środku. Początki ogólnie były trudniejsze niż zakładałem. Miałem wrażenie, że pójdzie dużo łatwiej. Trochę więcej czasu minęło do podpisania pierwszej umowy czy wykonania pierwszej realizacji. Natomiast później, jak gdzieś tam zaczęło się dziać, to było fajnie, dołączył do mnie obecny dyrektor operacyjny Marcin Opatyński. We dwóch było trochę jaźniej. Na samym początku zajmowałem się wszystkim sam. Od A do Z. Z wykształcenia jestem muzykiem. Branżę muzyczną, z której zrezygnowałem świadomie, no to kwestia życia i tego, jak sobie można je później poukładać. Jeżeli chodzi o to, dlaczego OZE, to czysty przypadek, muszę powiedzieć, że tym zadecydował. Szukałem miejsca, w którym można się rozwinąć. I akurat branża OZE pojawiła się wtedy w 2010 roku jako branża, która będzie wzrastała. Stąd też była decyzja, spróbujemy, zobaczymy, jak się poukłada. I muszę powiedzieć, że bardzo sobie cenię ten wybór. Ukończyłem Politechnikę Krakowską na kierunku zarządzania inżynieria produkcji, a wcześniej byłem kelnerem 9 lat. Tak, pracowałem jako kelner na weselach. Nabrałem doświadczenia w kontaktach z ludźmi i co bezpośrednio przekłada się de facto na moją pracę teraz. Pracuję tutaj w firmie od ponad 2 lat. Wcześniej pracowałem w firmie z oknami dachowymi i przeniosłem się tutaj, bo pomyślałem, że po prostu branża OZE jest czymś ciekawym i rozwojowym. Odnawialne źródła energii są zróżnicowane pod względem pochodzenia i lokalnych zasobów. Odnawialne źródła energii, tak w skrócie, można powiedzieć, że jest to energia nieskończona, energia, która bardzo szybko się odnawia, jest szeroko dostępna. I do takich najważniejszych źródeł energii odnawialnej zaliczamy przede wszystkim promieniowanie słoneczne, wiatr i geotermię. Fotowoltaika polega na zmianie promieniowania słonecznego na prąd. Dzień dzisiejszy na rynku fotowoltaicznym jest dniem tak naprawdę po 3 latach dużych zmian, dużych wprowadzeń najróżniejszych projektów, które były realizowane, czy to dofinansowania, czy to systemy abonamentowe, w związku z czym mamy 3 lata doświadczenia, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Możemy powiedzieć, że jest to najlepszy moment do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką, czy dla domu, gdzie możemy mieć 100% własnej energii, czy dla firmy, która dzisiaj budżetując na kolejne lata już taką inwestycję, może spokojnie mieć wszystkie korzyści, które wynikają właśnie z takiej inwestycji. Jak ktoś mówi pod kątem, nie wiem, braku finansowania, środków finansowych na instalację fotowoltaiczną, to mówimy mu, okej, no ale to jest trochę tak jak wynajęcie mieszkania albo kupno swojego mieszkania w kredycie, czyli dołożenie troszeczkę więcej w stosunku do czynszu i ma się swoje mieszkanie. To jest tak samo, po co wynajmować od kogoś prąd, jak mogę go mieć swój i troszeczkę tylko dołożyć w stosunku skali kredytu i wziąć sobie za to kredyt po prostu. Więc ja jestem ogromnie przekonany i mam wrażenie, odczucie, pełne przekonanie, że to jest coś, co każdemu najlepszemu przyjacielowi, wujkowi, rodzinie mogę z ręką na sercu polecić, bo wiem, że będzie z tego zadowolony. Dzięki wejściu w życie ustawy o OZE, fotowoltaika zyskuje z dnia na dzień coraz większą popularność.
Polsce znaczenie energetyki odnawialnej rośnie, dlatego że jakby źródła konwencjonalne po prostu się wyczerpują. Więc siłą rzeczy jesteśmy zmuszeni, żeby szukać tych alternatywnych źródeł energii. No i jednym z nich, najbardziej oczywistym, jest oczywiście energia odnawialna, dlatego że jest szeroko dostępna i każdy de facto może z niej skorzystać. Mieszkamy na Podbeskidziu. Cały czas się rozbija sprawa o zdrowe powietrze, czyste przede wszystkim. No a tutaj trzeba by było do pieca, do centralnego kupować drzewo na rozpałkę, węgiel. No niekiedy jest ten węgiel nie za dobrej kalorii i zadymienie się robi dosyć duże. W związku z tym pogarsza się powietrze w naszym rejonie, a każdy dba o to, żeby to było jak najlepiej, jak najczyściej, jak najładniej. W ciągu tych 3 miesięcy od uruchomienia zauważyłem, że wystarcza nam tej energii na bieżące sprawy. To znaczy się, ja tutaj akurat pod tym kątem zakładałem, bo mam 2 chłodnie owoców, a płaciliśmy rachunki w granicach 1000 zł, także nam to wystarcza na pokrycie w 90%. Instalacja fotowoltaiczna jest trwałą i długookresową inwestycją. Jeżeli chodzi o proces, o cały przebieg procesu wpięcia instalacji i montażu instalacji fotowoltaicznej, to zaczynamy od przede wszystkim darmowego audytu. Przyjeżdżamy na miejsce, dopasowujemy się indywidualnie do potrzeb osoby czy też inwestora. Robimy taki projekt. Po zaakceptowaniu takiego projektu wykonujemy instalację. Pierwszą rzeczą, którą robimy, sprawdzamy teren, na którym ma się znajdować instalacja fotowoltaiczna. W dalszym etapie wyznaczamy miejsce, które będzie w jak najmniejszym stopniu zacienione. Przystępujemy do rozmowy z inwestorem. Wyznaczamy miejsce montażu inwertera fotowoltaicznego, który zamienia nam prąd stały z paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny. Po wyznaczeniu miejsca montażu inwertera wyznaczamy trasy kablowe, przystępujemy do montażu konstrukcji, następnie do montażu paneli fotowoltaicznych. Osobom tworzącym firmę zależy przede wszystkim na satysfakcji swoich klientów. Bierzemy pod uwagę w pierwszej kolejności obsługę klienta w rozumieniu rozmowy, w rozumieniu pomocy, w rozumieniu wytłumaczeniu, jakby ktoś czegoś nie rozumiał. Po drugie, jakość wykonania instalacji. Technicznie wykonane poprawnie, dobrze, tak jak powinno. Estetycznie, czyli to musi być ładnie, jeśli chodzi o przewody, rury, peszle, żeby to było w liniach, kąty proste, żeby to po prostu było ładnie dla oka zrobione, żeby to było zrobione czysto, czyli żeby po sobie posprzątali. Żeby ta ocena klienta od wejścia do wyjścia instalatorów była wow. Prezes Paweł Lechowicz jest dumny z kraju, z którego pochodzi i w którym swobodnie może rozwijać swoją firmę. Szanuje również poświęcenie poprzednich pokoleń. Czym dla mnie jest patriotyzm? To jest na pewno rodzina, krajobraz, ludzie. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Niedawne obchody Powstania Warszawskiego rocznicy, coś pięknego, jakby pokazanie w Polsce tego patriotyzmu, który mam wrażenie 50 lat temu też gdzieś tam był, ale nie był tak szeroko omawiany, albo teraz do mnie dotarł, nie wiem. Więc ta walka taka od wieków, wieków o to, żeby mieć swoje, żeby Polska była, żebyśmy mieli coś swojego, żebyśmy byli niezależni. To jest coś, co ja bardzo doceniam, nasi dziadkowie, pradziadkowie, że o to walczyli, że to wywalczyli, że to mamy teraz i to doceniam. Eksperci szacują, że wartość polskiego rynku elektrowni fotowoltaicznych pod koniec ubiegłego roku przekroczyła 310 milionów złotych. W tym roku może ulec podwojeniu. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym tygodniu. Przypominamy, że nasz program można oglądać też na stronie Telewizji Kraków oraz na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem TVP Streaming.